Ojej, jestem spóźniony na czwartą chemię, z tego co pamiętam. Witam was, Bully! The Scholarship Edition. Oh well. Dobra, pełne skupienie, ponieważ teraz mniej więcej będzie się robić naprawdę skomplikowanie. Ta gra będzie naprawdę, naprawdę się starała teraz mnie oszukać, zmylić. O Boże, jest E. Nie podoba mi się to. Lecimy i udało się. Jest, to jest przedostatni raz, kiedy musiałem wklepywać kombinacje na chemii. Bardzo ładnie. I teraz możemy uzupełnić każdy możliwy rodzaj arsenału w naszym zestawie chemicznym. Zróbmy jeszcze jedną szybciutką lekcję, zanim przejdziemy do tej gry, w której będziemy rzucać kupu po raz kolejny. Nie! Zostaw mnie! Angielski po raz czwarty i przedostatni zarazem. Tak jest! Wiemy już, o co chodzi, więc nie ma sensu streszczać tego po raz kolejny. Kolejne literki i kolejne słowa, którymi będziemy musieli się zająć. Okej. Zaczynamy od R, A, N. Proszę bardzo. Ray, w sensie promień. Any, każdy. Ark, jest to używane w powieściach. Tylko nie mogę teraz sobie przypomnieć samego słowa, ponieważ mój umysł jest skupiony na tym, żeby, wiecie, pisać słówka, a nie rozumieć znaczenia każdego z nich. Dobra. Ken to puszka, to akurat jest za proste, żeby tego nie wiedzieć. Car to już w ogóle. C-A-Y. C-O-Y. O-A-R. Proszę bardzo. Części znaczenia tych słówek w ogóle nie rozumiem. Będę tutaj całkowicie szczery. Okej, okay, czas na kolor. Cyjanowy, czy jakiś tam. Okej, okay, teraz czas na nieco bardziej naturalne rzeczy. Włóczka, jak na przykład. Racy. Proszę bardzo. Znowu wydaje mi się, że mamy pewne braki w ściądze, którą mam dostarczoną, ale znowu, chodzi tylko o to, żebym zaliczył lekcję. Więc to, czy napiszę tutaj wszystko, czy nie, jest tutaj absolutnie drugorzędne. Więc proszę bardzo. Good one. Good one. Za chwilę. Pyk, pyk. Good one. Good one. I krejon. Wow, brakuje mi aż 5. Ale to nic. Po prostu zaczekajmy. Może coś, na coś sam wpadnę, aczkolwiek mam już tyle wpisanych, że w ogóle nie wiem, od czego by to zacząć. Czy mam tutaj? Nie, to nie jest słowo najwidoczniej. Nie, to też już mam. No, na nic nie wpadnę, trudno. 84% to jest wynik, jaki uzyskujemy tym razem. Wow, ale poetami możemy zostać według naszego nauczyciela, więc jest spoko, jak przypuszczam. Chyba to dobrze. No i oczywiście lepsze taunty. Lepsze pogróżki. O, bardzo ładnie powiedziane. Od teraz będziemy mogli jakby nie walczyć, tylko będziemy mogli rozprawiać się z osobami, które będą nas dręczyć na odległość. Nie będziemy musieli się z nimi tłuc, będziemy mogli im po prostu przygadać. To może okazać się przydatne. Okej. Czas, żebyśmy stawili czoła grze na automaty w Wesołym Miasteczku. Spróbujmy raz jeszcze. Zapiszę grę w domku,
który wygraliśmy już jakiś czas temu. Przez tyle części tego zagrajmy w ogóle, ani razu tam jeszcze nie poszedłem. Czy jadę ja w dobrą stronę? Tak, jadę w dobrą stronę. Nie wiem, czym się martwię. Tutaj jest rower. Ale w końcu nadszedł czas, żebyśmy skoczyli również tam. Raz z jakiegoś powodu bardzo nie lubi tego miejsca. Ojej! Nie wlećmy na policjanta. No i jesteśmy. Wygraliśmy to w wyzwaniu bokserskim. Oto jest nasza miejscówka. Mamy tutaj barek? Niedźwiedzia? Łosia? Szafa oczywiście, w której możemy się przebrać. Oczywiście również miejsce, w którym możemy zapisać grę. Również możemy tu zagrać w grę. Ale to nie jest chyba ta gra, która jest nam potrzebna na 100%. Mogę w sumie to zobaczyć. To jest na 100% gra wyścigowa. Muszę wciąż płacić dolara. Zdzierstwo. Future Street Race 3D. Ale na razie wyjdźmy. Szkoda tego dolara, ale trudno. Moim celem jest Wesołe Miasteczko. Najpierw popatrzyłem sobie gry w Wesołym Miasteczku i na Boga zamierzam je pokonać. Monkey Flick! Znowu się spotykamy. Naprzód. Oj, to tylko 50? Czemu w domu, który ja posiadam, gry są droższe niż w Wesołym Miasteczku, którego notabene nie posiadam? No to lecimy. O, to było blisko. Mam dwa życie i przyzwoitą jeszcze ilość punktów, ale... Chryste, jak one się pojawiają na różnych krawędziach ekranu, to jest niemalże niemożliwe. Znaczy... małpka idzie dosyć wolno, więc... Ta, to bywa dosyć upierliwe. Ale być może powiedzenie, że jest to niemożliwe, to troszkę za dużo. Okej, brakuje niezbyt dużo punktów, więc miejmy nadzieję, że to zdołam utrzymać. Leć, 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 leć. Dobrze. Korzystam z każdej wolnej chwili, żeby sprawić, żeby następne banany mogły do mnie zlecieć. I wygląda na to, że się uda. Tak jest. Za zjedzone banany dostaję jeszcze troszkę punktów i pobiłem rekord, który wynosi 333 punkty, więc teraz mogę już odetchnąć z ulgą. Tą grę będę miał z głowy. W sumie bardzo mnie to cieszy. O, i to będzie strata kolejnego życia. No to by wyglądało. Zobaczmy, jak długo uda mi się jeszcze przetrwać. O, chyba niezbyt długo. Niestety. Ale to nic. Tak. 333 to jest bariera, którą trzeba przekroczyć. I mi się to udało, więc proszę bardzo. Mamy jeszcze 9, więc spróbuję swoich sił w drugiej. Nutshots! Okej. A więc, na czym polega ta gra? To jest... shoot'em up! Taki shoot'em up z dziada pradziada. Jesteśmy tą oto wiewiórką. Bohaterską wiewiórką, która leci i zabija złe pszczoły. To było naprawdę durnowate, nie powinienem się tak zagapić. O Jezus Maria! Jak ja miałem tego uniknąć, na miłość boską? Ta, pierwsza próba będzie już mi od nas, tego co widzę. No pun intended. Jeżeli chodzi o te pszczoły. Nie może być zbytnio miodnie. Złe nietoperze, złe pszczoły. Ta wiewiórka, lot tej wiewiórki jest nadzwyczaj niebezpieczny. No ale tak, to jest po prostu shoot'em up. Lecimy, strzelamy żołędziami i unikamy pocisków naszych wrogów. Co mi się udało już teraz miodnie? O nie! Nadchodzi Ameryka. Ameryka wolności. O, ale udało mi się z nią rozprawić. Tutaj bariera, jaką trzeba przekroczyć, to ponad 69 900 punktów. Z ilością żyć, jakie posiadam, ja mogę już teraz powiedzieć, że to mi się nie uda. Niestety.
sumie mogę strzelać naprzód, ponieważ wydaje mi się, że likwiduje tym samym spore ilości przeciwników. No dalej. Nie uniknę tego, prawda? O Jezu, naprawdę się udało. Ale te fale tego, te fale, które wysyła, nie, to też fale ultradźwiękowe z tego, co mi się wydaje. Tak, i ich musimy unikać wcześniej, ponieważ w przeciwnym razie to się skończy dla nas naprawdę marnie. Czemu on wysyła w nas ryby? Tak się zastanawiam. Ej, radzę sobie jeszcze nawet nie z gorzej. 20 tysięcy punktów. Ale nie mogę zostać trafionym ani razu. Więc ta, to będzie graniczyło z cudem. Również biorąc pod uwagę moje możliwości. Umiejętności również. Wystrzeliwujmy pierdeliard pocisków. To na pewno się sprawdzi. I się sprawdza. Większość przeciwników nie zdąży nawet wylecieć. Jest mi znacząco łatwe sprawę. Powinienem to w sumie robić od samego początku. A to, że już tego nie zrobiłem, to całkowicie moja wina. I tylko patrzcie, jak pewnie przed samym końcem wszystko spiernicze. Ale nie z taką ilością. Dokładnie tak. Te fale ultradźwiękowe na samym początku mnie załatwiły. I będziecie mogli spojrzeć. Ta, jestem drugi na liście, wow. I ta, mam nieco poniżej wymaganej ilości. A jako, że zbliża się już pora snu, czas się udać do domu. To policjant. W sumie, jak mnie zaprowadzi do domu, będzie fajnie. Nieważne, najwyraźniej niezbyt mnie interesuje. Niezbyt go interesuje moja obecność tutaj. Szlak, trzeba wracać do szkoły. To nic. Jedna z dwóch gier jest już zaliczona. Teraz będziemy musieli po prostu spróbować zaliczyć nadsiad. Ale póki co, następne zajęcia. Przepraszam pana. O nie! O nie! To jest to, co myślę. To jest to! Pogrom! Sztuka! Część piąta! O! Ciekawe, co było na tym rysunku. Wiem, co będzie na tym rysunku, ale Boże Święty, narysowanie tego to będzie piekło. Jest, udało się. What the fuck? A to co było? To było głupie z mojej strony. No i co mi to dało? Czemu mi nic nie dała tamta bomba? To było dziwne, ale udało się za pierwszym razem. Co mnie w sumie cieszy. W sumie, bardzo mnie to cieszy. Myślałem, że coś się rozwaliło i przez to miałem jedną skuchę, ale nie, wygląda na to, że się to po prostu rozwaliło, bo narysowałem tą część obrazu i przez jakąś tam gumkę miałem skuchę. Ale to nic, nie przeszkodziło to nam. Bardzo ładnie. I tym samym zaliczamy plastykę i od tej pory możemy pocałować każdą dziewczynę, nie musząc nawet dawać jej podarunku. Nie wiem, jakim cudem plastyka nam w tym pomogła. Chyba staliśmy się jakąś artystyczną duszą czy inne bzdety. Ale no cóż, bonus jest nasz i to jest tutaj najistotniejsze. I tak, plastyka jest drugi, są to drugie zajęcia, które mamy zaliczone. Są to poranne zajęcia, więc dwa razy w ciągu tygodnia będziemy mieli wolny poranek, już teraz. Więc mamy jeszcze biologię. I możliwe, że dzisiaj zaliczymy jeszcze następne zajęcie, zależy jakie będą następne. To będzie WF! Pamiętam, że po plastyce zawsze jest WF. Najpierw wyrażamy się artystycznie, a potem pierzemy kogoś na kwaśne jabłko, jak to mówiłem w jakimś tam momencie, więc ta! Zaliczymy również dzisiaj już na dobre lekcję popołudniową. Gonio! Nie! Nie, synu, nie tym razem.
Okej, okay. Piąty WF to również zbijak. Nie nauczymy się już tu nowych ruchów. Po raz kolejny pokierujemy drużyną kujonów. Przeciwko tym razem drużynie. O kurde. Sportowców, jak mnie mam? Nie wiem, jak konkretnie można przetłumaczyć ich frakcję. To jeden. Walczymy o piłkę. Odbieram. Rzucam. To drugi. I to trzeci. Wow, ale dał się zmasakrować. Dzięki, Bolek. Pierwsze zwycięstwo dla nas. Po raz kolejny. Walka o piłkę. Wygrywam. Rzucam. Come on. Walka o piłkę. Mimo tego, że mógł spokojnie odebrać ją sam. Rzucam. U, złapał. To nic. To nic. Nie poszło, ale tym razem mi się udało. Łapię. Rzucam. Udało mu się. Uniknie tego. Spokojnie może tego uniknąć. Tego również uniknął. Ta, jest sam, ma bardzo dużo miejsca do manewru, ale tutaj nie udało mu się wymanewrować. I wygrywamy, i tym samym zaliczamy piątą lekcję WF-u. Kiedy będę chciał nauczyć tych cieniosów, zawsze mogę wrócić. I otrzymujemy kolejny upgrade do naszej celności. Bardzo ładnie. Może to w końcu kiedyś wykorzystam, kurde mać. Tutaj są prysznice, a którędy się idzie? Tędy się idzie. Zawsze mam problemy z opuszczeniem szatni, panie trenerze. Świetnie! Pierwsza lekcja popołudniowa, jaką udało nam się zaliczyć. Nie. Nie, synu, nie tym razem. I mamy czwartą wieczorem, czwartą po południu. Więc to jest mniej więcej moment, kiedy znowu trzeba jechać do wesołego miasteczka. Kurde, trzeba zaliczyć w końcu tą misję i trzeba w końcu mieć to z bani. Trochę to trwa, nie powiem. Potrzeba paru minut, żeby mieć bardzo dobre podejście w tej grze. Więc żeby pobić jednocześnie rekord. Dobra, przelatujemy nad tym. Trzeba przelecieć nad tym jak najwcześniej, ponieważ jeżeli to się wystarczająco rozszerzy, to będziemy mieli przekichane. Już prawie jesteśmy u celu. Mogę powiedzieć, że prawie jesteśmy u celu. Myślałem, że trzeba 66 tysięcy. Trzeba 69 tysięcy 900. Więc jeszcze nie czas na świętowanie. Lada chwila. Lada chwila, ten orzeł powinien nam zapewnić już zwycięstwo. Tak, zwycięstwo jest nasze, 70 tysięcy, teraz mogę po prostu olać temat i po prostu czekać na to, aż w końcu mnie ewentualnie zabiją. Walczyć zamierzam! Nie zamierzam się całkowicie poddać. Come on, są jakieś standardy, nie? Zostałem trafiony raz. O, i wygląda na to, że to nietoperz będzie moją zgubą, albo i nie. Albo i nie, a więc kto mnie zabije? On! Ponieważ automatycznie chce się rzucić i mieć to z bani. I? Mamy ten wynik? Mamy ten wynik! Ze sporą przewagą. I już jest 10, więc na nic praktycznie nie ma dzisiaj czasu, z wyjątkiem jednej z misji, którą pójdziemy zrobić. Jeżeli zdążymy, zwróćcie uwagę, że jest 11, więc mamy nieco ponad 2 godziny. Obawiam się, że Jimmy do tej pory będzie mógł paść. Więc nie wiem, czy jest za bardzo sens. Ale ta misja jest dostępna tylko w nocy. Więc to by była idealna okazja, żeby spróbować ją zrobić. A jest jeszcze dostępna. Więc spróbujmy. A nuż nam się uda. Okej. Okay. Blurf się?
Odczekaj to! Panty Raid. Jest misją, którą rozpoczynamy. Evening, sir. Yo, boy! What do you think you're doing? Nothing. What about you? Well, I'm, I'm looking for naughty boys. Myślałem, że tam jest napisany Hitler przez chwilę. What I mean, Hopkins, is that I'm glad to report that in that disgusting store, I did not find one naughty boy. Not one. Well, that's good, sir, because filth like that can really rot a young man's mind. Exactly! That's why I got this research, to check on the dangers. It's good to see a teacher so dedicated to his work, sir. Thank you! No problem. But I'll tell you, Hopkins, I'm quite worn out with all this work. I don't, suppose you could do me a favor. What? Well, how do I put this? I'm in charge of the laundry this week. But I got so carried away with my research that I forgot to collect it all at the same time. It would be embarrassing to ask for it now. Oh, maybe you could help, but you'll have to be discreet. Discretion is my middle name, sir. Great! So go and collect all the dirty laundry from the, girls' dorm. Okay. And if you get caught, I know nothing about it. I won't say anything, sir. In fact, I'll make it clear that I never saw you coming out of an adult store clutching illicit magazines. Good boy! Now hurry up and bring them to me by the school gates, but... Shh. O, stary nauczyciel WF-u jest zboczeńcem. Gdzieś to już wcześniej słyszałem. Brawo, Rockstar. Ale... pomimo tego wszystkiego... Do końca tej cutscenki nie mogłem powiedzieć, czy Jimmy mówił naprawdę, czy Jimmy mówi tak na serio, że tak... oczywiście, sir, dobrze wiedzieć, że nauczyciel jest tak poświęcony swojej pracy. Ale pod koniec, a to się stało jasne, że tylko się zgrywa. Lepiej, żebyśmy uciekli. Jezus Maria, ja mam wejść tamtędy! To nie jest moje szczęśliwe miejsce. Spinaj się, Jimmy! O, szlak. Żeby mnie tylko nie złapał. Do widzenia panu! Co z tego, że widzi prosto, jak się włamuje? To nie ma wpływu na misję, a więc czemu by nie? Powstrzyma mnie pan? Nie wydaje mi się. Nie wie pan, jak się wspiąć. Tutaj znaleźliśmy jedną z kart. Musimy zdobyć 5 przedmiotów. Okej, i będziemy musieli unikać straży, że tak powiem. Oczywiście chodzi o opiekunki i nauczycielki, które będą patrolować tą przestrzeń. Możemy się chować w szafie, w razie jakby co. O-o. Ups. Coś mi powie, że się nie udało. Nie wiedziałem, że tak szybko się odwróci. Nie moja wina. O! Misja jest zawalona. To dziwne. Jestem ciekaw, co się stanie, jeżeli czas mi się skończy. Ponieważ godzina gra na moją niekorzyść i to bardzo. Jimmy lada chwilę zacznie padać. A ja będę w misji, czy to się skończy porażką? Czy gra mi pozwoli kontynuować misję, dopóki nie uda mi się jej zaliczyć? Leć, 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 leć! Cześć, dziewczyny! Ja tylko tędy przechodzę. Okej, jak uniknąć tej belferki? Ona będzie sprawdzać te pokoje, racja? Nie, ona tylko patroluje korytarz. Cya, ale... Kurde mać! Okej, udało się. Przejdzie tędy. Nie, tędy nie przejdzie.
Okej, to poczekam, aż ewentualnie wejdzie do pokoju. Lub zejdzie na dół. A zejdzie. Więc bardzo ładnie. Więc teraz lecimy tutaj. To jest też dobry moment, żeby zebrać ewentualnie gumki. I proszę bardzo, piąta. O-o! Ale ktoś to zsypał. I włącza alarm przeciwpożarowy? Dlaczego? Po to, żeby nam pomóc? Cześć! Dzień dobry pani! O Jezus! A! Już raz tu byłem, ale to nic. Udało się. Dzień dobry panu. I się spotykamy znowu na okach na oczach nauczyciela. Na okach nauczyciela, tak. I dostajemy 30 dolców. I nie obchodzi mnie pan co z tym. Nie obchodzi mnie, co pan z tym zrobi. Nie. Ja też nic o tym nie wiem, w razie jakby co. Stary żboczek. Ale pomogliśmy mu. I zdążyliśmy. Ku mojemu zaskoczeniu. Myślałem, że nie uda nam się. Więc możemy iść spać. I czekać na kolejny dzień naszej nauki. Dzisiaj również zrobimy aż 4 dni, ponieważ pierwszy dzień pożarły tylko i wyłącznie gry. Dzisiaj, poza zajęciami, będziemy rozwozić gazety. Natomiast zakończymy wszystko ostatnią misją. Taka mała rzecz, o której zapomniałem wspomnieć. A jako, że czekam na lekcję, to może warto by było wspomnieć teraz o tym. W czasie konwersacji, znaczy w czasie, gdy chodzimy sobie po szkole, możemy usłyszeć konwersację i w miarę postępu w grze możemy usłyszeć, że uczniowie plotkują na temat rzeczy, które się dzieją w szkole i których my również braliśmy udział. Na przykład teraz przychodziłem, nie udało mi się niestety tego nagrać, ale uczniowie mówili o tym, że ktoś podobno wślizgnął się w nocy do pokojów dziewczyn i ten gościu nie żyje. I mówili, że ktoś się prawdopodobnie tam wślizgnął. Więc to ma podobną funkcję mniej więcej jak radio w Grand Theft Auto Vice City. Widzimy teraz, że dzwonek jest szary. Jest to lekcja biologii, więc mamy ją zaliczoną, na nią nie musimy iść. Więc ten fragment poranka mam wolny. Pojadę może rozwieźć gazety. Mam kilka godzin, żeby to zrobić, więc wydaje mi się, że spokojnie powinienem zdążyć. Więc podobnie jak w radiu w Vice City, gdy mogliśmy usłyszeć o wydarzeniach, w których my braliśmy udział, na przykład była strzelanina, że most jest otwarty, że jakiś tam gangster został znaleziony martwy. Tutaj plotkują o tym uczniowie, więc cały czas uważam, że jest to świetna rzecz. Jest to taka mała, maluteńka rzecz, ale jak bardzo cieszy. Dodaje to nieco imersji do naszego świata, bo widzimy, że mimo wszystko jako świat reaguje. Jest jakieś odbicie na wydarzenia, w których my uczestniczyliśmy. Wow, pierwszy wolny poranek od zajęć. Szlak by to trafił. Nie możemy... Aha, możemy. Nie możemy rozwozić gazet w tej chwili? Mogę tylko jechać ścinać trawnik. A nie chcę jechać ścinać trawnika. Więc co ja mam teraz zrobić? Cały misterny plan poszedł. No nie ukrywam, trochę lipa. Gościu, kiedy otwierasz to stoisko? Więc co możemy zrobić? Zostało nam jeszcze 2 godziny. Jest jedna chyba przejażdżka, której jeszcze nie zaliczyłem w samym miasteczku, więc poszukajmy jej ewentualnie. Skoro mamy jeszcze troszkę czasu. Szlak. Proszę się usunąć z drogi. Zawsze mam problem z tą bramką, jeżeli podjadę do niej rowerem. Tak jest! No przecież! Chodzi o diabelski młyn. To jest atrakcja, której jeszcze nie zaliczyłem. Więc możemy stąd zobaczyć jakąś tam część Bulwark.
lub też po prostu Jimmy'ego. A nie, możemy położyć się na tym miasteczku, które wygląda naprawdę brzydko z tej perspektywy. Japikajej, ale jazda. Jestem zaskoczony, że nikt nie... nikt nie został ranny. No cóż, to logiczne. A tutaj co mamy? Aha, to jest po prostu wejście do domu dziwadeł, gdzie byliśmy, ponieważ zbieraliśmy tutaj gumkę. Więc teraz powinniśmy mieć zaliczone wszystko. Mogę się jeszcze mylić, ale mam przeczucie, że nie ma więcej atrakcji, które by tutaj pozostały. Na tym oczywiście byliśmy. Tam również byliśmy. Czy tu jest karuzela? Wydaje mi się, że tak, ale jest zamknięta. No to by również wyglądało. Więc tak, wydaje mi się, że teraz mamy zaliczone wszystkie atrakcje w wesołym miasteczku. Tak czy nie? Możemy również otrzymać przepowiednie. Dom bez toalety jest uncanny, czyli wiecie, taki nieswój. Coś takiego. Zapisuję grę. Ej, przepana. A dobra, niech mnie odprowadzi na te zajęcia. Puszczaj mnie! Jimmy, tak puszczaj mnie! Puszczaj mnie i za gardło, i do szkoły gnoju. Music should be an amazing outlet for personal expression, not just an opportunity to bang on things. Do szkoły, gnoju! Okej, to będzie muzyka i trochę się boję. Nawet nie trochę. Muzyka w tej grze mnie przeraża, zważywszy na to, że... Jeżeli chodzi o wyczucie gry, to może być czasami różnie. Aczkolwiek z moim wyczuciem nie jest tak źle. O Jezus Maria, to będzie trudne. To jest ostatnia lekcja muzyki. Ale Chryste, jeżeli to nie jest chwytliwa melodyjka. Tutaj zostałem kompletnie zmylony. Grunt to nie stracić rytmu, mówię wam. No właśnie, bo macie przerąbane. Bo ja wciskam klawisze właśnie w rytm. A jeżeli coś przegapię, to... wychodzi tragicznie. No nie, kurde! Wydaje mi się, że aby zaliczyć te zajęcia, trzeba mieć przynajmniej 90%, co może okazać się bardzo trudne. Pani nic nie mówi. Jezus Maria. Nie! Już myślałem, że to koniec. I tak się przestraszyłem, że mówię wam. No nie! 88%! 2% mi zabrakło, nie? Kurde mać! Kszlak! No nie, za wcześnie. To mnie może kosztować bardzo drogo. Szlak! Zamknij się, kobieto! Przestań mnie rozpraszać! Zamknij się! Jeszcze raz tylko powiedz my goodness! Maestro Jimmy nie może współpracować z takimi warunkami. To było idealnie naciśnięte. Tak mi się wydaje. Tragedia.
Tragedia, nie ma sensu próbować. Proszę mnie puścić! Do klasy, gnoju! Milcz. Te twoje my goodness mnie zgubiło. My goodness! Jimmy! Nie chcę stać nad twoją głową, ale co ty robisz? Mam to? Mam to! 93%! Udało mi się zagrać prawidłowo. I tym samym zaliczam u pani My Goodness piątą część muzyki. I didn't think you'd do it, Jimmy, but you passed music class. Congratulations, you little drummer boy, you! Oj, ty mały, ty mój! Drummer. Bębniarzu, coś takiego. Nie perkusisto. No, coś w tym rodzaju w sumie. I to jest kolejny dzień, który tak naprawdę mamy z głowy. Poranną lekcję również zaliczyliśmy, więc to musiało być... to musiała być biologia. Więc cztery zajęcia mamy zaliczone. Dwa dni będziemy mieli całkowicie wolne.